Pierwsza. Pogadanka Czyli cykl odcinków teoretycznych dziś o antenach skutecznie ukrytych? Mam nadzieję, że rozwieje tu parę mitów a i poprawi moją i waszą wiedzę na temat anten, nadajników, linii zasilających oraz jak skutecznie zmniejszyć wymiary i ukryć antenę nie tracąc na parametrach zbyt wiele. Życzę miłego słuchania do poduszki Pira CZ Fizyki nie da się oszukać. Najskuteczniejsze są zawsze anteny pełnowymiarowe dostrojone do długości nadawanej fali, i żadne anteny skrócone mechanicznie i przedłużane elektrycznie nie mogą im dorównać. W niektórych sytuacjach anteny pełnowymiarowe mają jednak zasadniczą wadę, trudno je ukryć przed niepowołanymi oczami, z nieprzyjaznym krótkofalarstwu środowisku sąsiadów, których sam widok anten nabawia najróżniejszych dolegliwości i to mimo że średnia liczba telefonów komórkowych na osobę w rodzinie po wyłączeniu niemowląt przekracza jedność. W sytuacjach, gdy właściciele i administracje domów próbują zbić majątek na krótkofalowcach, krezusach, w ich mniemaniu żądając wygórowanych opłat za możliwość zainstalowania anteny na dachu budynku lub w innym dogodnym miejscu samorządy miejskie i gminy w Szwajcarii. Niemczech i niektórych innych krajach uchwalały już wielokrotnie zakazy instalowania anten w tym amatorskich i budowy masztów pod pretekstem dbania o wygląd miejscowości jakoś dziwnym trafem nie utrudniało to rozwoju sieci telefonii komórkowej w takich i podobnych sytuacjach krótkofalowcy radzą sobie maskując anteny tak aby dla niefachowego oka wyglądały jak inne niewinne konstrukcje czy ozdoby montując je w miejscu mającym charakter prywatny na własnych balkonach tarasach albo parapetach okiennych na ścianach budynków od strony możliwie jak najmniej widocznej na strychach Poddaszach i w takich sytuacjach przeważnie nie da się zainstalować anten pełnowymiarowych i konieczne jest sięgnięcie po różnego rodzaju rozwiązania zastępcze polegające albo na nietypowym sposobie rozwieszenia anteny, albo najczęściej. Na korzystaniu z anten o mniejszych wymiarach, tak więc pomimo gorszych parametrów technicznych anteny takie mogą być jedyną możliwością wyjścia fetera w, w końcu szkoda przecież entuzjazmu i wysiłku włożonego w uzyskanie licencji. Gdyby miała ona spocząć na dnie szuflady ze względu na długości fali co za tym idzie rozmiary anten sprawa jest znacznie trudniejsza na falach krótkich aniżeli na ukwie w sytuacji, gdy na falach krótkich nie da się już nic osiągnąć pozostaje zwrócenie się w kierunku fal ultrakrótkich dzięki sprzężeniu przemienników w sieciach echolinku, starowych, DMR lub innych dostęp do najbliższego takiego przemiennika otwiera okno na prawie cały świat gorszą skuteczność anten zastępczych na falach krótkich można w jakimś stopniu skompensować korzystając z łączności cyfrowych wiele z nich bądź to zostało specjalnie opracowanych na potrzeby łączności przy użyciu słabych sygnałów bądź też dodatkowo do innych zalet daje też lepsze wyniki przy niskich stosunkach sygnałów użytecznych do szumów i zakłóceń poprawa słyszalności własnych sygnałów przez podwyższenie mocy nadawania nie zawsze okazuje się najlepszym pomysłem, ponieważ nie poprawia własnych warunków odbioru, a dodatkowo może spowodować zakłócenia utrudniające życie własnej rodzinie i sąsiadom i wtedy protesty nie będą bezpodstawne w sytuacji coraz częstszych utrudnień w instalacjach anten konieczności zgłaszania stacji i warto spojrzeć inaczej także na rolę i znaczenie klubów. Kluby mające uregulowane warunki instalacji anten i wypełnione obowiązki zgłaszania stacji mogą stać się ponownie atrakcyjnym miejscem pracy na falach krótkich zwłaszcza w zawodach, gdzie stosowane są większe moce nadawania w poprzednich okresach o atrakcyjności klubów, decydowały w pierwszym rzędzie ograniczone możliwości zaopatrzenia się w sprzęt i podzespoły. Praca w domu odbywałaby się w takich szczególnych sytuacjach, głównie w pasmach UKW. Rozważania na te tematy nie są jednak tematem obecnego skryptu. Drugą z możliwości ominięcia tych utrudnień jest praca z terenowego QTH. W dogodnych miejscach można na krótki czas zainstalować również anteny pełnowy, Wymiarowe. Chociaż w wielu przypadkach wygodniejsze bywa użycie anten o mniejszych rozmiarach, praca terenowa nie wymaga też żadnych zgłoszeń, ponieważ stacje pracują tam przez krótki czas, oczywiście należy zabezpieczyć anteny przed kontaktem z nimi przez osoby postronne. Ograniczenia antenowe można ominąć także pracując z samochodu. Co oznacza w praktyce konieczność użycia specjalnie do tego celu opracowanych anten samochodowych anteny te można także zainstalować w domu na balkonie, tarasie lub w innym dogodnym miejscu nie wolno wówczas zapomnieć o ewentualnych przeciwwagach ponieważ o ile w samochodzie służy za nie karoseria o tyle na tarasie czy balkonie brak jest takich powierzchni metalowych i trzeba je zastąpić przeciwwagami wykonanymi z drutu. Tematem obecnego skryptu są rozwiązania anten zajmujących możliwie mało miejsca, łatwych do zainstalowania na tarasach, balkonach, poddaszach, strychach hitpa, także anten łatwych do zamaskowania, przykładowo udających maszty dla flag. Suszarki do bielizny, rury wylotowe wentylacji lub jakiekolwiek inne konstrukcje albo po prostu udających się zakryć jakimiś osłonami. W wielu przypadkach anteny o mniejszych wymiarach mogą być łatwiej umieszczone od strony budynku niewidocznej z ulicy tak, zby były nim zasłonięte czasami. Zwłaszcza w przypadku antenuk w dobrym pomysłem jest zasłonięcie anteny jakimś elementem przykrywającym. Nie wszystkie przedstawione anteny można uznać dosłownie za łatwe do ukrycia, ale dzięki mniejszym wymiarom są one jednak łatwiejsze do zamaskowania niż klasyczne anteny pełnowymiarowe. Jeden 1, 1 skrócone dipole jako dipole skrócone lub mini dipole uważane są anteny dipolowe o długościach mniejszych od połówki fali w praktyce możliwe jest skrócenie anteny dipolowej o prawie połowę bez istotnego pogorszenia właściwości anteny ujemną stroną skracania anten jest zawężenie ich zakresu pracy. Tym silniejsze im bardziej antena zostaje skrócona. Antena skrócona zarówno pozioma jak i pionowa nie pracuje w rezonansie, a jej impedancja wejściowa zawiera składową pojemnościową dla uzyskania rezonansu, a co za tym idzie rzeczywistej impedancji wejściowej konieczne jest przedłużenie anteny bądź za pomocą włączonych w szereg indukcyjności. Włączonych równolegle strojników bądź też za pomocą obciążenia pojemnościowego na ich końcach impedancja indukcyjności włączonych w szereg musi być równa impedancji pojemnościowej skróconej anteny dla jej kompensacji, czyli dla uzyskania rezonansu wpływ indukcyjności na skrócenie anteny rośnie w miarę zbliżania miejsca jej włączenia do brzuźca prądu. W przypadku dipola oznacza to podłączenie indukcyjności bezpośrednio do zacisków wejściowych jednocześnie oznacza to wzrost strat energii w cewce, co odbija się ujemnie na sprawności anteny odsunięcie cewki od zacisków czyli przesuwanie jej w kierunku końców oznacza konieczność zwiększenia ich indukcyjności dla uzyskania takiego samego skrócenia. Jeśli chodzi o straty, to występują tutaj dwa przeciwstawne efekty. Z jednej strony wzrost indukcyjności oznacza zwiększenie liczby zwojów. A co za tym idzie? Również strat z drugiej strony przez cewkę płynie mniejszy prąd, co skutkuje obniżeniem strat jako optymalne miejsce umieszczenia cewki przedłużającej. Podawana bywa w literaturze odległość 23 długości ramienia od środka dipola. Czyli od zacisków anteny w praktyce w konstrukcjach własnych wygodniejszy okazuje się jednak umieszczenie mniejszej indukcyjności cewki o mniejszej liczbie zwojów w pobliżu punktów zasilania anteny aniżeli w większej czyli cewki o większej liczbie zwojów w innych miejscach lepszym, od strony elektrycznej. Rozwiązaniem jest pojemnościowe obciążenie końców dipola, stratność kondensatorów powietrznych jest mała, co oznacza, że sprawność anteny i jej impedancja wejściowa różnią się tylko nieznacznie w porównaniu z anteną pełnowymiarową. Umieszczonymi na końcu elementami obciążającymi są najczęściej tarcze metalowe albo konstrukcje ze skrzyżowanych przewodów lub prętów które niestety trudniej ukryć przykładowo dla dipola na pasmo 40M skróconego do długości 14M podawana jest w literaturze konstrukcja złożona z trzech prętów o długościach 1 na każdym końcu czasami spotykane są także rozwiązania kombinowane zawierające zarówno cewkę jak i obciążenie pojemnościowe Anteny magnetyczne Anteny magnetyczne są małymi antenami pętlowymi o obwodzie nieprzekraczającym 14 długości fali dla najwyższej częstotliwości pracy anteny te odbierają i promieniują w pierwszym rzędzie składową magnetyczną fali. Stąd pochodzi ich nazwa. W początkowym okresie rozwoju radiotechniki wytępowały one w postaci anten ramowych i służyły głównie jako odbiorcze. W zależności od zakresu odbieranych fal antena składała się z jednego lub większej liczby uzwojeń. Obecnie najczęściej spotykaną formą jest pierścieni metalowy wykonany z rurki, płaskownika lub grubego przewodu. Po jednej stronie okręgu znajduje się kondensator dostrojczy, a po drugiej obwód sprzęgający. Również przeważnie w postaci pętli część konstrukcji ma też kształt ośmiokąta i bardzo rzadko również prostokąta czy kwadratu dzięki stosunkowo małym. W porównaniu z innymi rodzajami anten, wymiarom są one często używane przez krótkofalowców na niższych pasmach 160-40M. Ale na rynku są dostępne modele dla wszystkich pasm amatorskich. Oporność promieniowania anten magnetycznych leży poniżej 1, a w praktyce najczęściej jest rzędu milionów. Oznacza to, że dla osiągnięcia możliwej do przyjęcia sprawności ich konstrukcja musi zapewniać możliwie małe oporności i strat antena powinna być więc skonstruowana z materiału o jak największej powierzchni. Dlatego najczęściej stosowane są rurki lub taśmy i dużej przewodności z miedzi lub aluminium. Szczególnie szczególną uwagę trzeba zwrócić na to, aby kontakty kondensatora miały jak najmniejszą oporność oporność kontaktów ślizgowych w kondensatorach obrotowych jest już przeważnie zbyt duża i najczęściej stosowane są kondensatory o podzielonym statorze lub motylkowe na kondensatorze występują już przy niewielkich mocach wysokie napięcia dlatego też powinien on mieć wystarczającą wytrzymałość napięciową odpowiednio duży odstęp pokładek dla kondensatorów powietrznych przyjmuje się przeważnie odstęp 1 mm. K Znacznie większą wytrzymałość napięciową mają kondensatory próżniowe. Pojawiają się one czasami na giełdach krótkofalarskich. Oporność promieniowania jednozwojowych okrągłych hanten magnetycznych oblicza się ze wzoru RP 197 o 431 A2. 2. Gdzie o jest to obwodem pętli? a jej powierzchnią dla anten wielozwojowych o tym samym kształcie RP197N2O4, gdzie O jest obwodem pętli AN. Liczbą zwojów jak wynika ze wzoru oporność promieniowania maleje bardzo szybko w miarę obniżania częstotliwości pracy. Odwrotnie proporcjonalnie do czwartej potęgi długości fali sprawności anteny, nie tylko magnetycznej, jest obliczana ze wzoru HRPRP plus RS gdzie RP jest opornością promieniowania, a RS opornością strat w zależności od jakości konstrukcji magnetycznej możliwe jest osiągnięcie w górnym zakresie sprawności przekraczających 50%, a nawet 80%. Ale w dolnej części zakresu pracy maleje ona nawet do kilku procent. Zasadniczo sprawność anten nadawczych leży w możliwym do przyjęcia zakresie tylko w górnej oktawie częstotliwości TZN od 12F max do f max. W przypadku anten odbiorczych jest to sprawa mniej istotna, ponieważ oporność promieniowania jest zależna od kwadratu powierzchni, więc porównując pętle o różnych kształtach i tym samym obwodzie przyjmując dla anteny kwadratowej powierzchnię 1 otrzymujemy dla anteny Ośmiokątnej powierzchni 1,2, a dla kołowej, 1,29 oznacza to, że dla anteny ośmiokątnej oporność promieniowania jest 144% większa w stosunku do kwadratowej, a dla kołowej, 66% większa, najkorzystniejszym kształtem anteny magnetycznej jest więc okrąg. Najczęściej konstruowane są anteny jednozwojowe, chociaż jeden z producentów oferował swego czasu antenę dwuzwojową ze zwieraczem służącym do zmany zakresu pracy. Anteny magnetyczne stanowią obwód rezonansowy o dużej dobroci i w konsekwencji w wąskim zakresie przenoszenia, przykładowo zakres zapewniający WFS poniżej 2 może wynosić w paśmie 80. Oko 20 kHz, a w paśmie 10M, kilkaset kHz przy zmianach częstotliwości pracy w ramach pasma anteny wymagają więc dostrajania, Zwłaszcza na niższych pasmach jednocześnie dzięki wąskiej charakterystyce częstotliwościowej i kierunkowej charakterystyce skutecznie eliminują większość sygnałów zakłócających i zmniejszają niebezpieczeństwo wystąpienia modulacji skrośnej w odbiorniku. Konieczność dostrajania anteny na bieżąco przy zmianie częstotliwości pracy stanowi pewne utrudnienie w konstrukcjach własnych. Konstruktor musi zadbać dodatkowo o bardziej skomplikowaną stronę mechaniczną, Chyba że chodzi o antenę urlopową umieszczoną w pobliżu stacji i przestrajaną ręcznie anteny magnetyczne są antenami symetrycznymi nie wymagającymi uziemienia ani przeciwwak są też one stosunkowo mniej wrażliwe na wpływy otoczenia dzięki temu. Że w otoczeniu źródeł zakłóceń w odległościach do 16 długości fali przeważa składowa elektryczna. Anteny magnetyczne są mniej wrażliwe na lokalne sygnały zakłócające. Przy większych mocach nadawania w pobliżu anteny panują stosunkowo silne pola elektromagnetyczne, dlatego też w przypadku anten wewnętrznych lub balkonowych należy starać się ograniczyć jak najbardziej moce nadawania, najlepiej do 5. X wiek Zysk kierunkowy anten magnetycznych i skróconych anten dipolowych jest zawsze niższy od zysku dipola półfalowego, wynoszącego ok. 2,15 dB. Przykładowo dla anten magnetycznych można spodziewać się różnicy ok. 0,4 dB. Koniec części pierwszej. Daj łapkę do góry i zasubskrybuj kanał w następnej pogadance ukryjemy antenę przed wścibskim sąsiadem a w kolejnych zdradzę tajemnice jak skutecznie nie dać się namierzyć